Patronat nad cyklem podcastów objął najbardziej zielony spośród zarządców centrów handlowych Metro Properties, zarządca m.in. centrów handlowych pod marką M1. Cześć, ja nazywam się Artur Racicki i moim dzisiejszym gościem jest Maciek Otrębski z Roślinnie Jemy. Roślinnie Jemy. Zaraz porozmawiamy o tym, jak to się mówi i dlaczego taka nazwa. Nagrywamy kolejny odcinek Impact the Future, gdzie spotykam się z ludźmi, którzy robią innowacje albo są ekspertami w obszarach, które zmieniają świat na lepszy. Jednym z obszarów zmiany świata na lepszy, według mnie, według wielu, według Maćka, jest również zmiana sposobu myślenia o żywieniu i długofalowej transformacji naszej diety. A myślę, że jest jedną z ciekawszych rzeczy, o których dzisiaj sobie porozmawiamy, to, że Maciek się porywa na rzecz prawie niemożliwą, czyli jego marzeniem jest zrewolucjonizowanie tego, żeby wprowadzać roślinne diety w sektorze publicznym. Wyobraźmy sobie, że... Jednym z marzeń, tak, będziemy rozmawiali o innych. Albo może nawet planów. Wyobraźmy sobie, że będą diety roślinne w więzieniach, w różnych innych takich placówkach. Zaraz o tym porozmawiamy. Jeszcze tylko dodam kilka słów o tobie, bo jesteś pozytywnym, można powiedzieć, takim trochę wariatem. Grasz w dwóch zespołach punkowych na basie, jakiś pewnie punk alternatywny. I w jednym zespole śpiewasz również, więc zgadza co się. Też jeździsz na BMX-ie, masz wydawnictwo i robisz jeszcze parę innych rzeczy. Z wykształcenia jesteś, skończyłeś ekonomię. Tak. Jesteś dzisiaj na pierwszej wyprawie poza takiej, poza Kraków, ale nie dotyczącej takiego normalnego życia. Tak, no ja sam bym miał jeszcze postpandemiczną, ale pierwszy wyjazd taki, w którym spotykam się w ramach Roślinnie Jemy z żywymi ludźmi. Jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w naszym małym studiu podcastowym i zaczynamy. Super, cieszę się bardzo. Cześć, witam was serdecznie. Cześć. Artur. Czy chcesz jeszcze coś dodać do tych rzeczy, które robisz? Nie, tak? Świetnie mnie przedstawiłeś. Myślę, że powiedziałeś już bardzo dużo o mnie, więc nie wiem, czy będę miał co do powiedzenia więcej. Zaraz dodam. No. Słuchaj, dlaczego Roślinnie Jemy i powiedz mi, no skąd u ciebie pomysł na ten projekt? Roślinnie Jemy to jest projekt, do którego dołączyłem tak naprawdę, więc nie jestem takim jego w pełni pomysłodawcą. Roślinnie Jemy to projekt, który od kilku lat realizuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które prawdopodobnie część z was może kojarzyć. I w ramach Roślinnie Jemy my staramy się w taki pozytywny sposób wpływać na to, jak wygląda system produkcji żywności i spożycia żywności w Polsce, kierując go w bardziej roślinną, bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną stronę. I dołączyłem do Roślinnie Jemy w bardzo prosty sposób tak naprawdę, chociaż też ciekawy, bo... Ja dodam, że 10 lat nie jesz mięsa. Tak, no nie wiem, mięsa od kilkunastu lat, ponad 10 na pewno i tutaj też ta scena punkowa na pewno miała wpływ i... Przepraszam, dam wrzutkę moją. No. Ja jak byłem w liceum, przez 4 lata nie jadłem mięsa, bo u mnie było tak, jadłem. Byłem punkiem. Byłeś punkiem. Chodziłem na giełdy Śle punkowe. Czad giełda, tak. No. Jak dołączyłem do Roślinnie Jemy. Generalnie historia jest bardzo prosta. Pracowałem wcześniej w Eataway, to był taki startup, który zakładał stworzenie Airbnb dla jedzenia, czyli jakby ludzie, którzy lubią gotować, mogą zapraszać ludzi, którzy lubią jeść do siebie na kolację. I po pewnym momencie poczułem potrzebę zmiany i tak się złożyło, że Otwarte Klatki rekrutowały do siebie, a z racji, że nie jem mięsa od kilkunastu lat, sprawy praw zwierząt są mi bliskie, uznałem, że warto tam się zgłosić. Znałem też założycieli, wspierałem od dłuższego czasu w ten lub inny sposób działania Otwartych Klatek, ale o Roślinnie Jemy tak naprawdę wiedziałem, że istnieje. Nie byłem specjalnie, nie śledziłem konkretnie tej kampanii. I Otwarte Klatki ogłosiły taką rekrutację na stanowisko specjalista do spraw redukcji spożycia mięsa, która dla mnie brzmiała totalnie abstrakcyjnie i ja rekrutowałem się, szczerze mówiąc, na inne stanowisko,
Ale team, który rekrutował, odpowiadał wtedy za rekrutację, zaproponował mi, żebym właśnie spróbował swoich sił jako specjalista do spraw redukcji mięsa. Czyli miałem się zająć edukacją. Tak naprawdę nie wiedziałem, czym mam się zająć, bo to była tak nowa pozycja, że musiałem sobie wymyślić, co będziemy robić. Dołączyłem do zespołu tworzonego przez wolontariuszy i Weronikę Pochylską, która została zatrudniona chwilę wcześniej. I naszą rolą było trochę przekształcenie roślin z kampanii, która działała w pierwszej jej fazie. W pierwszej fazie jej celem było zachęcanie przede wszystkim lokalnych restauracji do tego, by wprowadzały dania roślinne na takim bardzo lokalnym mikropoziomie. My kampanijnie wspólnie uznaliśmy, że ta kampania powinna rozwijać się w bardziej biznesowym kierunku i skalować ten swój impact, czyli skupić się już nie tylko na lokalnych restauracjach, małych lokalach, ale zacząć zastanawiać się, jak można zmieniać sposób, w jaki produkujemy żywność, jak możemy pracować z sieciami restauracji, z ogromnymi producentami żywności, czy no właśnie z instytucjami publicznymi, które wciąż mamy do odhaczenia, tak jak mówiliśmy. Trudna misja. No i ruszyliśmy tak naprawdę te 2,5 roku temu, czy już prawie 3, licząc jakby czas, od kiedy Weronika pracuje nad kampanią, i podejmujemy szereg różnych działań, które mają na celu właśnie, ja lubię mówić, wsparcie producentów żywności, sieci restauracji w tym procesie przekształcania się, czy dostrzegania potencjału biznesowego. Mówimy przede wszystkim o potencjale biznesowym w kuchni roślinnej, czy w produktach roślinnych. Bo ten argument najlepiej przemawia też do biznesu, jeśli chodzi o wdrażanie produktów roślinnych. Mam poczucie, że idzie nam całkiem nieźle. Kampania się mocno rozrosła i przez te kilka lat, kiedy pracujemy nad rozwojem projektu, z dwójki zatrudnionych osób i kilkunastu wolontariuszy wspierających kampanię mamy prawie 10 osób zatrudnionych w kampaniach roślinnych, bo działamy również wspólnie z Roślinnym Wyzwaniem. To jest projekt, który jest bardziej skierowany na indywidualną zmianę, taką konsumencką. A ilu wolontariuszy macie? Wolontariuszy, myślę, że w roślinie mu działa około kilkudziesięciu, tak około 50-60 osób. Okej, czyli wyskalowaliście to przez 2 lata razy 5-6, można powiedzieć, tak? Tak, tak. Tak mniej więcej to wygląda. Rozrosło się i podobnie, myślę, że można powiedzieć o skalę tych współprac, które w tym momencie mam, bo mamy przyjemność współpracować z dużymi naprawdę podmiotami. A spróbujmy tak strategicznie, wiesz, popatrzeć 2040, może 50 za 30 lat, co nie? Na świecie, ale też na Polskę. Jak myślisz, znaczy, gdzie byś chciał, żebyśmy byli, jeśli chodzi o jedzenie roślin? No, albo może nie jedzenie mięsa. Nie jedzenie mięsa, no do wyboru. No, na pewno chciałbym. Bo to jest jedno, gdzie ty byś chciał, a jak myślisz realnie, gdzie wylądujemy? Okej, 2050. 30 lat. Gdzie ja bym chciał? Chciałbym widzieć świat, w którym hodowla przemysłowa jest uznawana za relik przeszłości i być może jedzenie mięsa trochę kojarzy się z jazdą dorożką, czyli jeszcze czymś ekskluzywnym, luksusowym, co się robi raz do roku, będąc na wycieczce w Krakowie, i dalej jest to takie może nie do końca spoko. A to, jak to widzę, myślę, że w 2050 roku, patrząc w taki bardzo pragmatyczny, rzeczywisty sposób, będziemy musieli mocno zastanawiać się, jak wykarmić 10 milionów ludzi. Miliardów, 10 miliardów ludzi, dokładnie. Food and Agriculture Organization przy ONZ-cie tak wskazuje na to, że popyt na spożycie mięsa wzrośnie o 70% do tego czasu. Więc mało wskazuje na to, że
świat stanie się w pełni roślinny. Natomiast myślę, że dzięki rozwoju innowacji, które mają na celu wprowadzić na masową skalę, czy to mięso z roślin, czy mięso hodowane komórkowo, być może to mięso, które będziemy jeść, nie będzie pozyskiwane w sposób taki, jaki znamy dzisiaj. Dochodzimy do tego, że my jeszcze na szczęście nie wszystko wiemy, bo gdybyśmy mieli, wiesz, podążać za tymi danymi z ONZ-u, to po prostu jest to przerażające. Ale z drugiej strony po prostu też widzimy praktycznie, co się dzieje. W Stanach byłem w momencie, z rodziną byliśmy w zeszłym roku, tam trzy miesiące mieszkaliśmy. Przed lockdownem. Było to w momencie, kiedy wprowadzono Impossible Burger w Burger Kingu, w sieci. No i to był pierwszy raz, kiedy tam trafiliśmy. I ja byłem w szoku. W sensie, jesteś fanem Whoopera? Jadłem kilka razy później tego Impossible Burger. Ja nie wiem, czy to jest Whooper, czy jakiś inny. Whooper, no. To spoko. To kilka razy to powtórzyłem. Ale co najważniejsze, bo to jest, co się wydarzyło. Obroty Burger Kinga w tych pierwszych miesiącach, bo nie wiem, jak jest teraz, bo nie śledzę tego, podawali, że wzrosły 20-kilka%. Tak, ze względu na wprowadzenie tego burgera. I to nie było taki, wiesz, folklor zupełny, że pójdźmy, zobaczmy, jak to smakuje, tylko oni przyciągnęli grupę osób, tak jak ja, która wtedy nie jadła mięsa. Więc nie wszedłbym tam. No już nic, inna sprawa, że tam, wiesz, jakość innych produktów i tak dalej jest różna, nieważne, ale no jest coś takiego, że mogę pójść i, wiesz, jak potrzebuję coś na szybko, jestem z rodziną gdzieś w biegu, to nawet jak jestem świadomym konsumentem, no to tego fast fooda tam wciągnę. No ja myślę, że ten produkt, jeśli mówimy, czy to danie jakby w Burger Kingu w Stanach Impossible Whopper, u nas Rebel Whopper, to też nie jest do końca produkt czy danie dla osób, które nie jedzą mięsa, tylko danie dla osób, które chciałyby go jeść mniej i być może natrafiając właśnie na Burger Kinga w, nie wiem, Złotych Tarasach, czy gdziekolwiek indziej, zobaczą tego Rebel Whoppera i się zainteresują, zaciekawi ich to i być może raz spróbują, okaże się, że jest całkiem niezłe. To jest jakiś jeden przykład tylko innowacji. Teraz inna innowacja to jest wdrażanie tego mięsa komórkowego, które już w 100% smakuje i w ogóle ma strukturę. Znaczy to jest mięso. Tak, to jest mięso, tak? I to też jest. I tu teraz porządkujemy kwestie etyczne, tak? Czyli po prostu nie, tak jakby jest to bardziej, że tak powiem, według ciebie w porządku jedzenie tego typu wyhodowanego mięsa? No, ja totalnie jadłbym takie mięso. Mimo, że jakby przez to, że kilkanaście lat mięsa nie jem, to nie tęsknię za nim. Natomiast jakby biorąc pod uwagę kwestie etyczne, nie widzę przeszkód dla osób, które być może rezygnują z mięsa obecnie ze względów etycznych, czy ze względów związanych z prawami zwierząt, by nie zainteresowały się, bądź by nie kibicowały technologii takie jak mięso hodowane komórkowo. Oczywiście obecnie ten obraz nie jest jeszcze taki kolorowy, bo wiele startupów pracuje dopiero nad tym, by wyeliminować z procesu na przykład serum, które pochodzi z krwi cielaka, które jest wykorzystywane do tego, by karmić te komórki. Ale nie dalej jak miesiąc czy dwa temu, czyli w maju 2020, Mosamit, jedna z firm, która właśnie zajmuje się produkcją burgera, znaczy mięsa wołowego hodowanego komórkowo, ogłosiła, że udało im się przede wszystkim zmniejszyć o 80 razy koszt tego właśnie medium wykorzystywanego do wzrostu i wyeliminować ten właśnie czynnik zwierzęcy. Co jest super też ważne właśnie w kontekście etycznym. Zadałeś takie pytanie, jak rozmawialiśmy, czy przeciętny Polak się bada? Żeby zrozumieć siebie lepiej, co nie? Czy on się dobrze odżywia i tak dalej. Ja zrobiłem badanie i miałem podsumowanie tego badania. No i powiedzmy, że tam różne rzeczy są albo lepsze, albo gorsze, ale generalnie pani doktor mi powiedziała: widać, że pan się dobrze odżywia. Okej. Okay. Ja mówię, ale jak to? No widać, bo pan zobaczy. No i generalnie wyszło to, że faktycznie to, że gdzieś tam się ruszam z rana, gdzieś mam mało mięsną dietę, bo ja jednak trochę mięsa jem. Miałem okresy bez mięsa w życiu, zresztą niedawno, ale u mnie to jest różne.
I to, co my jemy, no, ma wpływ na po prostu nasze samopoczucie. Ja na przykład im mniej mięsa jem, tym się lepiej czuję. Dokładnie to samo jest, im mniej alkoholu piję, tym się lepiej czuję. Ja na przykład w ogóle nie piję. No. Cool stuff. Ostatnio miałem tydzień bez alkoholu, po prostu 6 rano sobie wstawałem. Planowałem. No, myślę, że to jest kolejny trend, który mocno też będzie wybrzmiewał. Sober society, sober mind. No dobrze, ale porozmawiajmy, czy znasz jakieś dane dotyczące tego, po prostu co dieta bezmięsna powoduje dla naszego organizmu? Czy jest coś, na czym można się oprzeć? Szereg stowarzyszeń dietetyków na świecie dosyć jednoznacznie stwierdził, że przede wszystkim dieta bezmięsna, roślinna jakby jest odpowiednia dla osób na każdym etapie rozwoju. Myślę, że to jest podstawa i to jest taki punkt wyjścia jakby do rozmowy w ogóle o diecie roślinnej, czyli jakby często różne głosy się pojawiają, że to jest, nie wiem, dieta, która jest niedoborowa, trzeba suplementować. Rzeczywiście trzeba suplementować na diecie roślinnej B12, takiej w pełni roślinnej, no bo ono nie występuje w produktach roślinnych, ale poza tym większość, znaczy praktycznie wszystkie mikro, makro elementy można pozyskać w tej diecie roślinnej i zaczyna rozwijać się taka gałąź medycyny, medycyna stylu życia. Ja nie jestem dietetykiem, więc wspominam tutaj właśnie o tej medycynie stylu życia, bo to jest taka gałąź medycyny, która zyskuje coraz więcej popularności, czy zaczyna się o tym mówić. Mhm. I jednym z tych filarów właśnie medycyny stylu życia jest sposób, w jaki się odżywiamy. I na przykład taka organizacja jak EAT we współpracy z magazynem Lancet wypuściła niedawno raport. Lancet to magazyn... Spróbujemy pokazać ten raport. Tak, to chyba najbardziej prestiżowy medyczny magazyn na świecie, w którym zaproponowała taką dietę planetarną, która jest bardzo... bardzo uboga w mięsa, bogata w produkty, składniki roślinne, często najczęściej właśnie strączki, kasze i tak dalej. Mówię też o tej medycynie stylu życia, bo ja tak jak mówię, ja nie jestem dietetykiem, więc tutaj nie chcę mądrzyć się w tym temacie, ale warto na przykład sprawdzić Polskie Stowarzyszenie Medycyny Stylu Życia, które bardzo merytorycznie mówi o tym, jak powinniśmy się odżywiać i że tego mięsa w diecie z perspektywy zdrowotnej powinno być możliwie jak najmniej. Więc odsyłam wszystkich na fanpage'a, na stronę. Wrzucimy linki. Tak jest, zdecydowanie. Do polecam. Opisu, żebyśmy... Świetni eksperci, lekarze, dietetycy. Ja jestem. Jesteśmy trochę tutaj po to rozmawiamy, żeby też pewną bazę wiedzy tworzyć, żeby ludzie sobie mogli wrócić i poszukać w linkach, sami poczytać swoją opinię. Uformować. Uformować. Mhm. Rozmawialiśmy o tym wywiadzie, który ostatnio widziałeś, możesz powiedzieć, bo to jest ciekawa dyskusja u Joe Rogana. Tak, powiedz o tym trochę, bo też wrzucimy linka, ale powiedz, dlaczego warto to zobaczyć. Tak, no miałem jakąś chwilę temu, dłuższą, myślę, że z kilka miesięcy temu, okazję obejrzeć jeden z wielu podcastów Joe Rogana, w którym Joe Wilkins, czyli producent filmu Game Changers, spotkał się w studiu z gościem, już nie pamiętam jego nazwiska, który podjął próbę obalania mitów w jego czuciu, które zostały przedstawione w tym Game Changers. I ten podcast trwa chyba 3,5 godziny. A dlaczego to jest interesujące? Bo o czym jest Game Changers? Game Changers to jest film, który możecie zobaczyć na Netflixie. I to jest film, który przedstawia sportowców, którzy w mniej lub bardziej roślinny sposób się odżywiają, raczej w bardziej, i pokazuje to, że na diecie roślinnej, tak jak na każdej innej, można odnosić sukcesy i jest to całkiem zdrowy sposób na odżywianie, także jeśli uprawiasz ekstremalnie sport. Mhm. I był koleś, który po prostu zanegował tezy postawione? Tak, kilka tam tez zanegował. Spotkali się z Jamesem Wilkinsem. James Wilkins wyciągnął dane i wypunktował bardzo
celnie. Gościa, który jak się okazało, niespecjalnie miał też mandat, by podważać jakiekolwiek tezy, bo on nie był ani lekarzem, ani dietetykiem, mhm. raczej specem od medycyny alternatywnej, więc okay. ciekawy podcast, podeślemy na pewno. Tak, wrzucimy. Polecam, jeśli też... A Game Changer też jeśli fajny... obejrzycie Game Changers i na przykład chcielibyście zgłębić temat, to myślę, że to jest kolejne 3 godziny, które warto spędzić. Warto też może w takim pigułce przeczytać może post, jak dobrze pamiętam, Damiana Parola, to jest też taki fajny gość, dietetyk polski, który dosyć trafnie skomentował Game Changers, które w Polsce również odbiło się sporym echem i w dużej mierze się zgadzam z jego opinią, że jest to w jakimś stopniu film propagandowy, mhm. Ale zrobiony bardzo trafnie i ta dieta roślinna tam jest przedstawiona w taki sposób. Bo pokazują dzików różnych, tak? Którzy po prostu... 200-kilowych gości prawie. Którzy jedzą z waganami na przykład. Tak, tak, bo są też takie case'y. Dobra, słuchaj, a teraz konkrety. Bo według mnie staram się zrozumieć, jak musi na przykład zmienić się system energetyczny, żebyśmy po prostu jako ludzkość byli w stanie dostarczyć tą energię, żebyśmy byli w stanie walczyć ze zmianami klimatu, żebyśmy byli w stanie redukować tą rosnącą temperaturę, zatrzymać najpierw, a później wygaszać. I wiesz, to wszystko są bardzo polityczne, bardzo biznesowe sprawy. Co, nie? Są ludzie, którym zależy, żeby po prostu wiesz, ropy używać. Są ludzie, którym zależy, żeby węgiel używać. Są ludzie, którym zależy uwaga, żeby solarne rozwiązania proponować. Czy wiatraki, tak? Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, żeby przynajmniej się szczelendżować, że wiecie, jak coś czasami jestem fanem jądrowej. Skrajność, ale... po prostu chodzi o to różne skrajności, które w sobie mamy. Jak po prostu różne te punkty widzenia spotkamy, no to po prostu jest łatwiej coś więcej zrozumieć i nie jesteśmy wtedy takimi radykałami. Tylko to, albo tylko tamto. I no ja się staram też tak patrzeć. I podobnie właśnie dla mnie jest żywność. Próbuję, dlatego się z tobą spotykam, bo ja próbuję lepiej to zrozumieć. I to samo z żywnością. Żeby nie stało się tak, jak ONZ mówi, że musimy, że idziemy w kierunku takim, że po prostu musimy 70% więcej produkcji mięsa, to sobie nie wyobrażam nawet tego. I teraz nie jesteśmy w stanie tego unieść, jako planeta, tak? Wyobraźmy sobie, że musimy zmienić coś, więc i tak będzie lobby producentów, hodowców, olbrzymie lobby, przez to gigantyczne firmy sponsorujące polityków, kampanie, partie i tak dalej. Tak. Powiedzmy, popatrzmy na Stany. I teraz uwaga, jest taki argument, który może przesuwać to szybciej, to jest cena produkcji. Od alternatywy, na przykład alternatywnego mięsa. Może masz tutaj jakieś informacje, którymi możesz się podzielić, co nie? Czyli czy taki komórkowy burger będzie tańszy w produkcji? Czy Beyond Meat, które robi Impossible, czy oni to są w stanie zrobić, żeby to ten koszt po prostu... tego kilograma był mniejszy. On i tak jest mniejszy, jeśli popatrzymy na to, ile potrzebne jest wody, energii, ale to mało kto rozumie, bo chodzi o to zapłacenie finalnie, ile to będzie kosztowało producenta, żeby sprzedać to do sieci typu Burger King. Czy tam... Można by jeszcze tutaj dodać do tych kosztów, o których ty wspomniałeś, koszt taki ukryty, czyli subsydia dla firm, które działają w tym... powiedzmy w rolnictwie, tak, szeroko pojętym, które też jakby pozwalają te koszty mocno zaniżać tak naprawdę, bo nie znamy takiego prawdy. To są znane koszty. Wiesz, w sensie, że mówię o koszcie powiedzmy takiego kurczaka, którego kupujesz w Biedronce za 9 zł za kilo. No myślę, że to nie oddaje w żaden sposób rzeczywistego kosztu produkcji takiego kilograma mięsa, biorąc pod uwagę właśnie koszty eksternalizowane, środowiskowe i tak dalej. Natomiast próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, bo nie znam na nie pełnej odpowiedzi, chciałbym znać, myślę, że jeszcze jest trochę wcześnie, żeby ją udzielić. Na pewno należy zaznaczyć, że wielu z tych producentów, czy firm, o których wspomniałeś, czy Impossible, czy Beyond, stawia sobie za cel tak naprawdę nie tylko wytworzenie produktu, który będzie na tyle smaczny, odpowiadający teksturą, będzie tożsamy z mięsem, ale też będzie w stanie konkurować, będzie w stanie być tańszym od konwencjonalnego mięsa i
na chwilę przed 4 lipca, czyli świętem dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze nic nie mylę, Beyond Meat wprowadziło taką budżetową wersję swojego burgera, który się nazywa Cookout Classic i on jest sprzedawany w 10-opakach. I ta cena już jest o wiele niższa od tradycyjnego burgera. On ma troszkę mniej białka, chyba pominięta jest fasola mung, która jest prawdopodobnie drogim surowcem. I to pokazuje krok, tak, w kierunku takiego cenowego parytetu, nie szuramy. W Polsce podobają mi się działania na przykład Dobrej Kalorii, która to jest marka z Częstochowy, z mojego miasta. Pozdrawiam bardzo Karolinę i Michała i całą ekipę, której produkty znajdziemy w całkiem przyzwoitych cenach na półkach Lidla czy innych sieci handlowych. I przy tym jakby one są na tyle dobre, że są w stanie też zaciekawić przynajmniej osoby na tradycyjnej diecie. Natomiast jeśli chodzi o mięso hodowane komórkowo, no tutaj jakby ciężko mówić o konkretach, bo różne firmy twierdzą, że w mniejszym lub większym stopniu udaje im się obniżać koszty produkcji tego takiego mięsa hodowanego właśnie w sposób komórkowy. Tak jak wspominałem w naszej kuluarowej rozmowie, Mosa Meat, holenderski startup współtworzony przez Marka Posta, czyli tego szalonego profesora, który wyhodował pierwszego burgera hodowanego komórkowo, który kosztował $300,000. Nie dalej jak tydzień temu wypuścił press release, w którym była mowa o tym, że udało im się obniżyć koszt tego medium, które umożliwia wzrost tych komórek, które służy do ich karmienia i duplikacji, o ponad 80 razy, więc to już jest duży wielkości. No. Duży przełom, zwłaszcza, że... Jeszcze w tysiącach dolarów kosztuje, ale... Tak, bo to do tej pory to serum, czy medium, które jest wykorzystywane w produkcji właśnie mięsa hodowanego komórkowo, było zazwyczaj pozyskiwane właśnie z krwi cieląt, a głównym odbiorcą takiego produktu jest przemysł medyczny, który, jak się domyślacie, ma trochę mniejszą wrażliwość na cenę, bo do badań i tak dalej, jakby to tam są o wiele większe pieniądze niż w przemyśle spożywczym. Więc nie było, tak naprawdę producenci tego medium nie musieli tej ceny obniżać, dlatego producenci czy firmy, startupy, które pracują nad mięsem hodowanym komórkowo, starają się obejść ten temat i podobnie z różnymi innymi jakby częściami składowymi mięsa hodowanego, czy to tymi rusztowaniami, które mają na celu nadać strukturę mięsu hodowanemu komórkowo. Jakby tak naprawdę jesteśmy już na etapie, w którym w tym sektorze mięsa hodowanego komórkowo powstają bardzo wyspecjalizowane projekty, startupy, niektóre na przykład skupiają się tylko na odtworzeniu w sposób komórkowy komórek tłuszczowych, które odpowiadają za smak. Inne właśnie pracują nad tymi substancjami, które umożliwiają wzrost komórek, więc mam poczucie, że powstaje taka jakaś niepisana koalicja, która być może przy połączeniu z sił, czy jakimś wzajemnym licencjonowaniu może stworzyć takiego super burgera, który być może za kilka, raczej bym obstawiał za kilkanaście lat, pojawi się na półce sklepowej i być może nie będzie odstraszał ceną, być może będzie w cenie wołowiny premium na przykład. No tutaj też pytanie jest, jaką cenę konsumenci będą w stanie zaakceptować i czy być może do tego czasu
bo są takie głosy, pojawią się regulacje, które też będą mówić o rzeczywistych kosztach środowiskowych. No tak, jak z energetyką się teraz dzieje, są pewne wymuszenia. Tak, no, na lodówce, jak kupujesz lodówkę, to wiesz, jakie jest klasy energetycznej. Tak. No, być może cokolwiek, tak. Być może w kontekście żywności. Co, ja mam tyle pytań, jedźmy dalej. No. Nie sposób dokończyć. Nie, nie da się w ogóle. Ja myślę, że 4 godziny dla nas by było spokojne. Czyli Joe Rogan. No takie, wiesz, to jest normalne, jest tyle pytań. To nie jest mój obszar. To teraz tak. Ciekawy wątek to jest to, znaczy, okej, z sektorem prywatnym pracujesz, który jest łatwiejszy we współpracy. W moim odczuciu, tak. Ale dla każdego, mówmy się, wiesz, ja też prowadzę biznesy. Wiadomo, że sektor prywatny jest łatwiejszy, bo on jest bardziej rynkowy, tak? No po prostu dogadasz się z kimś, ktoś poczuje wartość i tak dalej. Nie ma tych biurokratycznych różnych barier. Tak, no po prostu łatwiej. I ty teraz się porywasz na to, żeby na przykład, weźmy coś na tapetę, na przykład zrewolucjonizować to, żeby na przykład w przedszkolach dieta była... W więzieniach musi być tanio. Musi być tanio. No i teraz tak, co zrobić, żeby w tych... I jeszcze oni, żeby buntu nie było, co nie? Bo no właśnie, pójdziesz do więzienia, a tam chłopy duże, co nie, czasami mogliby się wkurzyć i zrobić jakąś rebelię. Więc pytanie, jak to robić? Co nie? Czy korzystacie z jakiejś metodyki, podglądacie kogoś, jak ktoś to robi za granicą, czy jakoś własne ścieżki pracujecie? Jak to wygląda? Jakbyś mógł pokazać, jak pracujecie? My jako rośniniemy, jesteśmy jeszcze na takim bardzo wczesnym etapie tak naprawdę pracy instytucjonalnej i trochę rozglądamy się w tym temacie, bo do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na biznesie. I tak naprawdę w obecnej chwili pracujemy nad tym, by stworzyć taki zespół parlamentarny, który mówiłby o przyszłości żywności. I to jest gdzieś tak pośrednio związane z instytucjonalnym podejściem do tego zmiany systemu żywności, ale myślę, że może pomóc wprowadzać kuchnię roślinną, czy bardziej zrównoważone odżywianie właśnie w instytucjach. I zapytałeś mnie, jak to zrobić, tak? Jaki masz plan, no? No na pewno na ten moment obserwujemy to, co się dzieje w innych krajach, bo na przykład w Brazylii w kilku stanach pojawiły się na stołówkach, w szkołach podstawowych opcje roślinne raz w tygodniu. I to jest na przykład, myślę, że całkiem sprytny sposób, by w taki nieinwazyjny, w takim podejściu bardziej stopniowym pokazywać odbiorcom takich placówek, czy nie wiem, pensjonariuszom w więzieniach, że roślinne jedzenie jest na przykład smaczne. I dla wielu osób kuchnia wegetariańska kojarzy się z trawą, kamieniami i kotletami sojowymi, tak, ja nie z wody. Sałaty, co nie? Na przykład ja nie jem sałaty, a nie do końca Zielska. Tak jest. Dokładnie. I dużą rolą jest tutaj odczarowywanie jej i ta rola leży na barkach, ten obowiązek leży na barkach bardzo wielu podmiotów, bo i producentów żywności, i restauracji, i cateringów, które serwują, bądź są na przykład zapraszane do serwowania dań roślinnych, i sposób, w jaki podchodzą do tego, może w bardzo dobry bądź zły sposób pokazać, w dobrym lub złym świetle pokazać to roślinne jedzenie. Myślę, że kluczowe do takiej pracy z na przykład z więzieniami, czy z instytucjami w stylu szpitale byłoby zadbanie o to, by przede wszystkim takie posiłki były w pełni odżywcze, by były smaczne, bo to jest ważne, tak? Jakby nikt nie chce jeść smutnej brei. I by też nie były narzucone tak bardzo na siłę, tak? Bo to tak jak, czyli metoda małych kroków. Jak myślę, że w kontekście instytucji to jest dobry sposób. Jasne. Robiliśmy przez długi czas i mamy dalej jakby w naszym portfolio roślinne poniedziałki. I to jest taka akcja, w ramach której restauracje mogą wprowadzać do swojej oferty raz w tygodniu, właśnie w poniedziałek, opcje roślinne. Co, u nas kulturowo to powinien być roślinny piątek. Tak, ale roślinny poniedziałek jest dobry, bo taki detoks, wiesz, rozpoczęcie tygodnia. Trochę tak.
Czerdetek to niedobre słowo, nie lubię tego słowa, ale takie wejście w nowy tydzień właśnie z roślinną energią. I te roślinne poniedziałki fajnie zagrały w biznesowym kontekście, być może w szkołach, czy może nawet w więzieniach, czy szpitalach też mogłoby to zabanglać. Mhm, ciekawe. No, a powiedz do mi, zrobienia, myślę. Jak możemy ci pomóc? Bo wy macie tak 50-60 wolontariuszy. Mhm. Wy jesteście już full tam zaangażowani po prostu z grupą osób 10. Więc jakiej pomocy najbardziej potrzebujecie, żeby móc szybciej robić to, co robicie? Żeby to wyskalować, tak? Jakbyś mógł prostu zrobić taki apel. Potrzebuję tego, tego i tego. Zapraszamy wszystkich producentów żywności i osoby jakby z branży spożywczej, które być może czają się na roślinny temat, do tego by się do nas odezwały. Mamy taki, jakby jesteśmy, po to działa Roślinniemy, by pomagać takim projektom, więc korzystam z okazji. Czyli przebranżawianie. Otwieranie się na, tak, na tematy roślin. Dywersyfikacja. Tak, dokładnie. Przychodów. Sokołów niedawno, cała linia produktów roślinnych, myślę, że dobry przykład. Rewelacja. Kozak. Mhm. No, poza tym można nas wesprzeć darowizną, to zawsze też mile widziane. Bo działacie jako? Jako non-profit. Non-profit. Fundacja czy stowarzyszenie? Działamy w ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki, ale można darowiznę celową na Roślinniemy przekazać. Mhm. No i zapraszamy też każdą osobę, która być może czułaby, że temat roślinny, przemiany systemu produkcji żywności, tego, w jaki sposób jemy, jest bliski, bądź ją kręci, do tego, by się do nas odezwać i być może macie takie umiejętności, które są nam potrzebne i chęcią z nich skorzystamy w ten lub inny sposób. Tutaj mrugam okiem szczególnie do technologów żywności. To jest taki temat, który mocno się coraz częściej pojawia właśnie we współpracy z firmami i mamy na pokładzie dwie osoby, które są specjalistami, ale zawsze więcej tutaj jakby osób, które specjalizują się w technologii żywności. Osoby, które pomagają innym się dostosowywać, tak? Tak, realnie pracują. Tak, no, już na takim stricte produkcie, więc to jest zawsze spoko rzecz i też często naszą rolą, jak wspominałem już, albo nie wspominałem wcześniej, jest stworzenie takiego ekosystemu, który pozwala właśnie firmom wprowadzać sprawnie te produkty roślinne. I zdarza nam się łączyć na przykład firmy z konkretnymi... Powiedz o majonezie kieleckim. Mogę powiedzieć, tak. No, dzisiaj pojawiła się w sieci informacja o tym, że firma WSP Społem, czyli producent majonezu kieleckiego, znanego chyba na każdym, pojawiającego się na stole większości Polaków, albo przynajmniej połowy, wprowadziła dzięki, no, z naszą pomocą, roślinny kielecki, czyli majonez bez jajek, który smakuje bardzo dobrze, smakuje jak kielecki dla mnie. I no, to jest taki fajny właśnie przykład, że ten roślinny trend nie jest tylko dla startupów, czy dla firm, które dopiero które chcą, są w jakiejś postrzegane jako innowacyjne, ale także dość tradycyjne. No tak, spółdzielnia, WSP to jest spółdzielnia z Połem. Też mają przestrzeń, by tutaj jakby wykazać się w jakiś sposób i myślę, że takie produkty też mogą w dużej mierze trafić do serc wielu osób, bo znam wielu wegan, wegetarian, którzy tęsknią na przykład za smakiem kieleckiego. Pewnie. Więc super, że Kielecki się zdecydował na taką współpracę i że dociągną ją do końca. Mam nadzieję, że już na dniach na półkach sklepowych. A gdzie w social mediach, na jakich stronach można was złapać? Odsyłam przede wszystkim do Instagrama Roślinniejemy. To jest najbardziej aktywne nasze medium. Poza tym znajdziecie nas na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze. Być może niedługo na YouTubie, zobaczymy, jak to pójdzie, ale przede wszystkim Insta i zapraszam do śledzenia jak najbardziej. No i w podcaście teraz u Artura, Impact the Future. Super. No. Mówmy o tym, tak? Propagujmy roślinne jedzenie. Też się cieszę, że zaprosiłeś, bardzo dziękuję. No, super, fajnie, doceniam. Dzięki. No to co, peace out, roślinnie jemy, przyszłość jest roślinna ponoć. Moim gościem był Maciek. Dzięki.
patronat nad cyklem podcastów objął najbardziej zielony spośród zarządców centrów handlowych Metro Properties, zarządca m.in. centrów handlowych pod marką M1.